Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na film, w którym opowiem o książkach, które albo bardzo mi się podobały, albo o takich, co do których mam pewne zastrzeżenia, o których nie omieszkam opowiedzieć. Ale pomyślałam sobie także, że bardzo rzadko reklamuję sama siebie i bardzo rzadko się przed Wami czymś chwalę. A że akurat dwa dni temu przyszły do mnie książki, które przetłumaczyłam, przyszły do mnie. Egzemplarze autorskie i leżą jeszcze na wierzchu, to postanowiłam pokazać Wam bardzo ciekawą powieść, której tłumaczenie sprawiło mi dużo przyjemności, ale także, które było dosyć ciężkie, ponieważ musiałam zapoznać się z wyglądem tak naprawdę wszystkich pomieszczeń na Tytaniku. Siostry z Tytanika Ann Lee Huber tak nazywa się autorka tak wygląda układka jest to opowieść o trzech dorosłych już siostrach, które wraz z rodzicami wyruszyły z Kanady na grand tour po Europie. I cała rodzina wracała dziewiczym rejsem Titanica. Sami wiemy, jak ten rejs się skończył i jakie były losy osób, które na nim przebywały. Powiem Wam, że rzeczywiście ta rodzina płynęła Titanikiem, natomiast autorka. No trochę popłynęła, opowiadając o losach tych trzech sióstr. Ale tak czy owak jest to naprawdę bardzo ciekawa powieść, w której dużo się dzieje i w której możemy z bliska obserwować tragedię pasażerów, którzy cieszyli się przepięknym rejsem, przepięknym statkiem, luksusem, wygodą i bardzo szybko zostało im to odebrane w najgorsze z możliwych sposobów. Także reklamuję samą siebie i reklamuję także książkę, którą przetłumaczyłam i myślę, że książka tutaj jest ważniejsza, bo to jest naprawdę bardzo fajna powieść. A teraz przechodzimy do książek, które tylko przeczytałam. I inaczej niż zazwyczaj, zaczniemy od powieści przeznaczonej dla dzieci. Jest to Jefferson. Jefferson jest jeżem, detektyw mimo Napisana jest ta książka przez francuskiego autora Jean-Claude Murlewa, tak się nazywa. I jest to książka, która także ma ilustracje. O ile pamiętam, są to czarno-białe ilustracje, proszę bardzo, tak wyglądają. I opowiada o jeżyku, który postanowił wybrać się do fryzjera, żeby przyciąć sobie czubek na główce. I kiedy tam dotarł, okazało się, że fryzjer leży zabity z nożyczkami w sercu, a sam Jefferson zostaje posądzony o jego zabicie. Ukrywa się a potem postanawia wraz ze swoim przyjacielem rozwiązać zagadkę morderstwa fryzjera. I aby to zrobić, udają się do miasta zamieszkałego przez ludzi. Tam traktowani są jako mieszkańcy, jako istoty gorszej kategorii, ale niewiele sobie z tego robią, ponieważ mają przed sobą bardzo ważną misję. Okazuje się bowiem, że fryzjer. Był zaangażowany społecznie. Nie będę Wam wiele zdradzać. Jest to bardzo ciekawa książka. Ja ją przeczytałam z zainteresowaniem, ale także co chwilę pojawiało mi się w tyle głowy pytanie, czy to na pewno jest książka dla dzieci. Już sam mój wstępny opis pewnie zapalił Wam żaróweczkę, ponieważ Borsuk, który był fryzjerem, miał wbite nożyczki w serce. I tutaj jest więcej takich dość. Mocnych scen, które prawdopodobnie zostałyby uznane za zbyt mocne przez niektóre dzieci. Na przykład moja siostrzenica prawdopodobnie nie chciałaby takiej książki przeczytać, a sceny są jeszcze inne, które są znacznie silniejsze. Więc bardzo ciekawa książka o tym, że należy szanować zwierzęta, o tym, że trzeba im dawać prawo do życia, o tym, że zwierzęta są ważne, ale sposób jej napisania chyba. Trochę nie dla dzieci. Zdecydujcie sami. Moim zdaniem warto ją przeczytać, ale tak trochę nie widzę adresata. Dorosłe osoby najczęściej książek dla dzieci nie czytają. No ja tutaj jestem jakby wyjątkiem, bo lubię je czytać. Osoby malutkie, małe, dziesięcioletnie prawdopodobnie nie będą chciały tego przeczytać przez te drastyczne sceny. Osoby nastoletnie też już nie będą chciały tego przeczytać, bo uważają się za na tyle dorosłe, że już nie sięgają po książki o jeżykach. Więc trudno mi znaleźć odpowiedniego adresata do książki o jeżu Jeffersonie. A z tego co wiem, jest to seria. We Francji ukazało się więcej książek, nie wiem, jak w Polsce. Kolejna książka to tyłki. Proszę bardzo, tak wygląda okładka. Heather radkę napisała tę książkę. Historia ciała od zaplecza. Jest to historia tyłków. I najbardziej podobały mi się te rozdziały, które są na początku książki, które opowiadają o tej części ciała z punktu widzenia historii. Czyli jak mówiono i jak traktowano tylną część ciała w ubiegłych wiekach. Czy też na początku XX wieku. Opowiada się tutaj o sukniach, o tancerkach, o tym jak traktowano osoby, które miały wydatne tyłki. Mniej podobały mi się rozdziały dotyczące współczesności. Jeszcze ze sporym zainteresowaniem przeczytałam na przykład rozdział o aerobiku. Ale kiedy już pojawiły się nazwiska znane z pudelków typu J. Lo czy jakieś tam inne celebrytki, to już nie do końca mi się chciało to czytać. Aczkolwiek rozumiem, dlaczego akurat one znalazły się w tej książce. No bo nie, nie dlatego trafiają do pudelka, że mają jakieś wielkie osiągnięcia, a tylko dlatego, że wyglądają jak wyglądają. Także jest to książka, która wydaje mi się wiele osób może zainteresować. Przede wszystkim za ten rys historyczny, ale być może także za te rozdziały, które dotyczą współczesności i współczesnych poglądów na naszą tylną część ciała. I dlaczego ta tylna część ciała robi tak wielką karierę obecnie? Także warto się zainteresować. Zapiszcie sobie: Tyłki, Heather, Radkę. Mam teraz przed sobą książkę, o której wiele czytałam, zanim zabrałam się za lekturę. To jest książka Nie jesteś sama Meredith, i autorką jest Claire Alexander. Opowiada o kobiecie, która spędziła w czterech ścianach swojego domu kilka lat, zupełnie z niego nie wychodząc. Oczywiście, my się od razu domyślamy, że musiało się stać coś bardzo poważnego, coś bardzo tragicznego w skutkach, że ona zamknęła się w tym domu i nie chce wychodzić na świat, boi się wychodzić. Ona ma taką przyjaciółkę, która pomaga jej w codzienności, która jest dla niej towarzyszką. Która zjawia się ze swoimi dziećmi, i wprowadzając życie i radość do tego domu. Oprócz tego, Meredith ma kota, który także jest jej bardzo wiernym towarzyszem. Ale gdy zaczyna się ta książka, w życiu Meredith pojawiają się także jeszcze dwie inne osoby, i pojawienie się tych osób trochę zaburza jej codzienną rutynę. A jednocześnie sprawia, że zaczyna się zastanawiać, rozmyślać nad swoim dotychczasowym życiem i nad tymi sprawami, które przywiodły ją do takiego stanu. I powiem Wam, że tak, to jest ciekawa książka, ale dla mnie była zbyt przewidywalna, zbyt dużo było warstwy takiej obyczajowej. Zbyt wiele było przykładów potwierdzających to samo na przykład to, że jej matka nie była dobrą osobą, czy to, że jej jakiś tam inna osoba z jej życia wyrządziła jej krzywdę. Zbyt dużo przykładów, zbyt wiele rozczulania się, zbyt mało konkretów. Jednocześnie uważam, że ta książka spodoba się wielu osobom na pewno bardziej niż mnie, ponieważ wiem, że wiele osób uwielbia książki obyczajowe, po której ja generalnie nie sięgam. I właśnie czasami natykam się na taką obyczajowość w książce, po której bym się nie spodziewała, no i potem marudzę Wam tutaj, jestem rozczarowana. Ale tak, książka porusza ważny temat, temat, o którym rzadko się mówi, ponieważ osoby, które cierpią na podobną przypadłość, zazwyczaj siedzą zamknięte we własnych domach i po prostu ich nie widzimy. Także, jeżeli Was zainteresowała ta tematyka, to jak najbardziej można przeczytać. Teraz książka, która mnie rozczarowała. To jest Sandia, czy Sandia? Katriony Ward. Pięknie wydana, pięknie się błyszczy, w ogóle ma twardą okładkę. Ja czytałam pierwszą książkę tej autorki. To był jakiś samotny dom na odległej ulicy, coś takiego, możecie sobie sprawdzić. Nie przygotowałam sobie tytułu i tamta książka mi się bardziej podobała. Tutaj miałam oczywiście wysokie oczekiwania, i bardzo szybko okazało się, że ta książka raczej im nie sprosta. No i rzeczywiście nie sprostała. Opowiada o małżeństwie, które się sypie. Sypie się naprawdę w najgorszy z możliwych sposobów. To małżeństwo ma dwie córki, i kobieta w końcu postanawia zabrać jedną z nich, tę, która jest córeczką tatusia, zostawiając córeczkę mamusi razem z ojcem i wyjeżdża do posiadłości na pustyni, w której dorastała. I tam dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Tam też dowiadujemy się o jej przeszłości, o jej życiu, właśnie w tej posiadłości Sandaja, w której Mieszkała kiedy była mała, do, do czasu, aż wyjechała na studia, także o jej siostrze, o jej rodzicach i o całej jej przyszłości. Moim zdaniem ta książka jest absolutnie przekombinowana, absolutnie niewiarygodna. Im dalej w las, tym było gorzej, tym coraz mniej wierzyłam w to, co czytam. Ta książka miała budzić grozę, ale tak naprawdę budziła we mnie stukanie się w głowę. Więc mnie się nie podobała. Tamta pierwsza była o wiele lepsza, o wiele bardziej przekonująca, chociaż jednym z narratorów był kot. To jednak to wszystko się jakoś tam lepiło, było bardziej wiarygodne. Tutaj mamy absolutne kłopoty. Podam Wam jeden przykład: psy, które mają betonowe czapeczki na głowach, wszczepione w mózgi jakieś elektrody i są sterowane za pomocą pilota. I, I takie psy właśnie podobno mieszkały na tej farmie al kiedy narratorka była małą dziewczynką. No, absolutne jakieś bzdury, więc dla mnie ta książka nie, 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 nie warto w nią inwestować swojego czasu. I teraz mam jeszcze przed sobą dwie książki. I powiem Wam szczerze, że ja już nie pamiętam, czy Wam o nich opowiadałam, ale mam zamiar Wam o nich opowiedzieć. I jeszcze raz, jeżeli to, to już raz zrobiłam, ponieważ uważam, że warte są zmianki. Czarny portret Julii Łapińskiej, trzecia część serii z Kubą Kralem, fotografem i z policjantką, która się z nim przyjaźni i dopuszcza go do swoich śledztw. I to jest książka, która dzieje się nad morzem po sezonie w ośrodku czasowym, do którego przybywa cała wycieczka emerytów zaproszonych przez kogoś, by mogli sobie. Odpocząć. I to jest książka, w której bardzo szybko ktoś ginie. Jeden z mężczyzn z wycieczki, jeden emeryt traci życie, i to nie w sposób naturalny. I od tego zaczyna się całe śledztwo, cała skomplikowana i bardzo ciekawa historia, sięgająca swoimi korzeniami w przeszłość do czasów wojennych, w której także dużą rolę odgrywają dzieła sztuki. Bardzo szybko się tutaj dzieją wydarzenia, są bardzo przekonujące, bardzo ciekawe. Świetna, moim zdaniem najlepsza w całej serii. I jeszcze jedna książka, która jest bardzo poruszająca. Zanim mój mąż zniknie. Napisała tę książkę Celia Ahava. I ta książka opowiada dwie historie tak naprawdę. Pierwsza z nich dzieje się współcześnie i dotyczy małżeństwa, bezdzietnego małżeństwa które zaczyna się sypać, dlatego, że mężczyzna postanawia pójść za głosem swojego serca, duszy, swojego instynktu i przeobrazić się w kobietę, przejść tranzycję i zostać kobietą, bo zawsze nią chciał być. Historię opowiada jego żona. Jego żona twierdzi, uważa, czuje, że jej mąż. Z każdym miesiącem coraz bardziej znika. Nie umie znaleźć sobie swojego miejsca przy kobiecie, w którą zmienił się jej mąż. Całe jej życie zaczyna się chwiać w podstawach i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Już nie wie, kim tak naprawdę jest. A druga historia to historia Kolumba, wypływającego w swoją podróż podczas której miał odnaleźć drogę do Indii. Wiemy, co odnalazł i wiemy też, do czego doprowadziła ta historia. Ale ona tutaj przedstawia Kolumba nie jako zdobywcę, nie jako człowieka prącego do celu, zdecydowanego i wiedzącego, co czeka go na końcu drogi. Ona przedstawia go tutaj jako człowieka pełnego wahań, zwątpienia, i niepewności. I te dwie historie bardzo pięknie ze sobą korelują, i bardzo pięknie się nawzajem uzupełniają. Także, jeżeli nie znacie jeszcze tej książki, to myślę, że wielu osobom się spodoba. Warto naprawdę ją przeczytać, bo jest taka inna i bardzo ciekawa, zanim mój mąż zniknie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że. Zna znajdziecie wśród tych książek coś, co chcecie przeczytać i że być może zaoszczędziłam Was czas i pieniądze i nie kupicie książek, które nie przedstawiają zbyt wielkich wartości. Do zobaczenia już niedługo. Pa, 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 pa.